Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Władco potężny, wierny Boże, w swej dłoni dzierżysz losy świata. Zdobisz poranek blaskiem słońca i dajesz ciepło w dnia połowie. Zgaś płomień gniewu i niezgody, zarzewie waśni i wzburzenia. Daj ciałom zdrowie i wytrwałość, pokojem obdasz nasze serca. Spraw to, nasz Ojcze miłosierny, w jedności ducha z Twoim Synem. Chwała niech będzie Trójcy Świętej przez wszystkie wieki nieskończone. Amen. Anioł Gabriel powiedział Maryi: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie odpocząć mogę. Orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po ścieżkach właściwych, przez wzgląd na swoją chwałę. Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą. Stół dla mnie zastawiasz na oczach moich wrogów. Namaszczasz mi głowę olejkiem, kielich mój pełny po brzegi. Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni życia. I zamieszkam w domu Pana po najdłuższe czasy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Bóg znany jest w Judzie, Jego imię wielkie jest w Izraelu. W Salem się wznosi przybytek Jego, a na Syjonie jest Jego mieszkanie. Tam zdruzgotał strzały łuków, tarcze, miecze i zbroje. Ty jesteś pełen światła i potężniejszy od gór odwiecznych. Najwaleczniejsi stali się łupem, sen ich ogarnął. Bezwiednie opadły ręce wojowników. Od Twojej groźby, Boże Jakuba, rydwany i konie zamarły w bezruchu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Jesteś straszliwy i któż Ci się oprze? Gdy gniew Twój się obudzi, z nieba ogłosiłeś wyrok. Zamilkła strwożona ziemia, kiedy Bóg powstał, by dokonać sądu i ocalić poniżonych tej ziemi. Bo nawet gniew na ludzi przyniesie Ci chwałę. A ci, których gniew nie dotknie, będą obchodzić Twe święto. Składajcie i wypełniajcie śluby wobec Boga naszego i Pana. Niech wszyscy stojący dokoła przyniosą dary budzącemu grozę. Panu, który poskramia pychę książąt i jest postrachem władców ziemi. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Anioł Gabriel powiedział Maryi: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Pan niech pomnoży liczbę Waszą i niech spotęguje Waszą wzajemną miłość dla wszystkich, jaką i my mamy dla Was, aby serca Wasze utwierdzone zostały jako nienaganne w świętości wobec Boga
Ojca naszego, na przyjście Pana naszego Jezusa wraz ze wszystkimi Jego świętymi. Pamiętaj o nas, Panie, bo upodobałeś sobie w swym ludzie i przyjdź nam z pomocą. Módlmy się, Wszechmogący i Miłosierny Boże, spraw, aby troski doczesne nie przeszkadzały nam w dążeniu na spotkanie z Twoim Synem, lecz niech nadprzyrodzona mądrość kształtuje nasze czyny i doprowadzi nas do zjednoczenia z Chrystusem, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki.